Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Drugą część rozpoczynamy od Krzyśka Brzozy. Dlaczego, mając tak mocno obsadzoną pozycję prawego skrzydłowego przed startem sezonu, zdecydowaliście się obsadzić młodzieżowca akurat na tej pozycji? W wyniku tego mamy teraz 6 skrzydłowych, a rywalizacja na lewej obronie i w bramce nie istnieje. Czy rywalizacja na lewej obronie nie istnieje? No, występowało na tej pozycji 2 piłkarzy, Krzysiek Wołkowicz i także prawonożny zawodnik Maciek Mańka. Natomiast no, też a propos tej rywalizacji, to tylko przypomnę, że nasz lewy obrońca Krzysiek Wołkowicz był nominowany do trójki najlepszych lewych obrońców ligi. Czy nie istnieje rywalizacja w bramce? Też tak nie do końca się z tym zgodzę, bo chociażby zmieniliśmy to w tym sezonie, że Adrian Odijewski występował w meczach Pucharu Polski, a w poprzednich sezonach jednak było tak, że Konat Jałocha, jeżeli tylko mógł grać, to grał i w lidze, i w pucharze. Zresztą no, Jało w poprzednim sezonie miał chyba największy procent, czy największą liczbę obronionych strzałów w całej pierwszej lidze. A więc też no, siłą rzeczy ciężko było szukać naszego problemu w bramce. Co do tego, dlaczego zdecydowaliśmy się na obsadę pozycji prawoskrzydłowego, jeśli chodzi o młodzieżowca, no dlatego, żeby właśnie nie burzyć jakiejś koncepcji, która była w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu. No, tam występował u nas młodzieżowiec i gdzieś najłatwiej było szukać pod tę pozycję. Również biorąc pod uwagę to, że my jeszcze w czerwcu liczyliśmy się z tym, że możemy się znaleźć w ekstraklasie i tam właśnie na tej pozycji by grali nasi młodzieżowcy, którzy wtedy jeszcze by ten przepis w ekstraklasie mogli wypełniać. Poza tym wśród naszych zawodników z rocznika 2001, którzy w klubie byli, mówię o tych, którzy przechodzili tutaj przez szkolenie w grupach młodzieżowych, no najwyższą pozycję miał Michał Staniucha, wracający po kontuzji. W okresie przygotowawczym też strzelił 2 bramki, bo trafiał do siatki z Karwiną i z GKS-em Jastrzębie. No i wydawało się, że on plus Marcin Kozina, no to taka była gdzieś tam najbardziej naturalna pozycja, gdzie młodzieżowca chcieliśmy widzieć. Czy uważa pan, że w porównaniu do ubiegłego sezonu drużyna w swojej grze zanotowała progres, regres, czy stoi w miejscu? Znaczy no, co tu dużo mówić, no, trzeba przede wszystkim spojrzeć na liczby, no i zdajemy sobie sprawę, że punktujemy z gorszą średnią niż w poprzednim sezonie. Że jeśli chodzi gdzieś tam o to, jak ile bramek tracimy, to tutaj gdzieś mniej więcej to jest podobny poziom, co w poprzednim sezonie, natomiast mniej goli strzelamy. No i tutaj jakby odpowiedź jest jasna. No, to była na pewno gorsza runda niż ta wiosenna. Dobrze, że i tak to miejsce 6 nie jest jakieś złe, natomiast no, dorobek punktowy na pewno chcielibyśmy, żeby był kilka punktów wyższy. Natomiast no też, tak jak mówię, jako okoliczność łagodzącą też powiem to, że no, no dla nas jednak to, jak się zakończył poprzedni sezon, no było dużym ciosem psychologicznym i wydaje mi się, że na początku sezonu na pewno było to widać. A też i uważam, że my jako zespół dzisiaj jesteśmy już też inaczej postrzegani przez rywali, bo dzisiaj GKS Tychy to jest 3 zespół poprzedniego sezonu. Czyli jeden z faworytów ligi, przynajmniej tak to określali dziennikarze na papierze. No i też na pewno podejście do naszego zespołu jest teraz inne, ale to też wymusza na nas, że no musimy szukać nowych sposobów, jak rywala zaskakiwać, jak rozwijać naszą grę. Sebastian Sojka, gdyby mógł pan cofnąć czas do zakończenia poprzedniego sezonu, to co by pan zmienił? Co bym zmienił? Na pewno dwiema rękami wciągnąłbym Łukasza Grzeszczyka po meczu z Widzewem do tunelu, bo uważam, że ta czerwona kartka, którą dostał już po meczu w Łodzi, miała ogromne znaczenie dla tego, jak zakończył się poprzedni sezon, bo niestety w tych ostatnich meczach wobec kontuzji Damiana Nowaka i zawieszenia Łukasza Grzeszczyka właściwie na pozycjach 10 i 9 nie mieliśmy możliwości rotacji, tak? Szymon Lewicki, a także Sebastian Stawlecki właściwie musieli grać wszystko i w tej, powiedzmy, intensywnej końcówce w tych ostatnich meczach
po prostu myślę, że w meczu barażowym zabrakło nam siły. To jest na pewno jedna rzecz. Druga rzecz, no, biorąc pod uwagę to, mimo wszystko, jak wyglądały procentowo nasze szanse w ostatniej kolejce na bezpośredni awans, czyli musiały być spełnione warunki w postaci naszego zwycięstwa z ŁKS-em, a także tego, że Termalika przegra ze Stomilem u siebie albo Radomiak przegra u siebie z Koroną, no to trzeba powiedzieć, że być może trzeba było no, brutalnie na to spojrzeć, może bardziej realistycznie i stwierdzić, że może trzeba troszeczkę zaoszczędzić sił w meczu z ŁKS-em, żeby mieć ich więcej na bardzo realny mecz barażowy, tak? Bo mam wrażenie, że tutaj my walczyliśmy do samego końca w meczu z ŁKS-em w niedzielę, a w środę nam po prostu gdzieś w meczu z Górnikiem Łęczna trochę tych sił zabrakło. A czy obecne miejsce w tabeli dobrze odzwierciedla potencjał tej drużyny? Są takie głosy, które mówią, że to trzecie miejsce w poprzednim sezonie było nawet na wyrost, jeśli chodzi o GKS Tychy. Nie chcę się z tym specjalnie ani mówić, że tak, że to prawda, ani mówić, że to nieprawda. Natomiast co do obecnego sezonu, myślę, że trochę tak jest. No, zresztą no, z czegoś to miejsce się wzięło. Patrząc na to, jak te mecze wyglądały, myślę, że plus minus mogliśmy mieć, nie wiem, 4, max 6 punktów, powiedzmy, więcej, tak? Czyli to by gdzieś tam oznaczało miejsce w granicach trzeciego, czwartego. No myślę, że jesteśmy takim zespołem, który gdzieś na to szóste miejsce zasłużył. Też szczególnie biorąc pod uwagę to, że jednak zespołami, które są nad nami, czyli powiedzmy z Sandecją mecz wygraliśmy, tak? Z Podbeskidziem po dobrej grze na wyjeździe zremisowaliśmy. Z Koroną Kielce wygraliśmy na wyjeździe, z Widzewem zremisowaliśmy. No Miedź Legnica okazała się od nas lepsza dwukrotnie i wygrała zasłużenie i uważam, że jest najlepszym zespołem w tej chwili w tej lidze. Użytkownik Przemski, czy są pomysły, jak zachęcić okolicznych mieszkańców spoza Tychów do przyjścia na mecz? No tutaj prez częściowo na to pytanie odpowiedział, jeśli chodzi o ten potencjał marketingowy i kolejne pytania dotyczą przyszłości. Ile lat będziemy jeszcze klubem miejskim? I od razu pytanie od Mateusza Marekwi. Czy w tym roku pojawił się jakiś podmiot zainteresowany kupnem klubu? Czy były prowadzone rozmowy z potencjalnymi nabywcami? Tak, były prowadzone takie rozmowy. Mieliśmy tutaj też wizyty. Chodzi o podmioty zagraniczne. Zresztą pojawiało się, nawet kilka dni temu pojawiło się kolejne zapytanie. Także mówię, no jeżeli pojawia się ktoś tutaj sensowny, to jak najbardziej jesteśmy transparentni, pokazujemy jak klub funkcjonuje, jaka jest sytuacja finansowo-organizacyjna, także oczywiście życzylibyśmy sobie wszyscy, żeby pojawił się rzetelny podmiot, który czy zostanie właścicielem, czy współwłaścicielem klubu. Oczywiście byłby to docelowo najlepszy wariant, ale też musimy sobie zdać sprawę z tego, że musi to być na tyle wiarygodny partner, który no, zapewni chyba wszystkim stronom tutaj, którym zależy na dobru GKS-u Tychy, spokój, że będzie to podmiot, który będzie w stanie też wziąć na siebie finansowanie klubu, zapewnić jego rozwój sportowy. Też cały czas pamiętając o tym, że jest to klub Stychów, że jest to klub, w którym powinna się szkolić tyska młodzież. Także mówię, jeżeli te wszystkie warunki będą spełnione, no to nie widzę przeszkód. Cały czas, tak jak mówię, te rozmowy się toczą, choć oczywiście to one też z racji pandemii są trochę utrudnione, bo nie wszyscy tak chętnie chcą podróżować po Europie i tutaj przyjeżdżać. Także no, pewnie tak długo będzie klubem miejskim, aż nie znajdzie się podmiot, który będzie chciał od miasta część tych udziałów wykupić. Krzysztof Lewandowski, czy klub może się nie zgodzić na narzucanie godzin przez Polsat i rozgrywanie spotkań w godzinach, w których czasem nie da się urwać z pracy, szkoła i tak dalej? Mowa tutaj o meczu Pucharu Polski, czy ligowych o 12:40. Nie mamy takiej możliwości.
klub, przystępując do rozgrywek szczebla centralnego, podpisuje regulamin, który obliguje do tego, że musi spełniać wypełniać określone obowiązki. Jednym z nich jest to, że jest ramówka telewizyjna i ona jest w tej chwili dużo bardziej sztywna, jeśli chodzi o pierwszą ligę, bo w tej chwili już nie ma właściwie żadnej dowolności, jeśli chodzi o ustalanie terminów. Spowodowane jest to tym, że dzisiaj każdy mecz, także ten, nazwijmy to, nietelewizyjny, jest możliwość wykupienia sobie transmisji takiego meczu. On jest realizowany na kilka kamer i z komentarzem. Jest to też jakiś krok naprzód, jeśli chodzi o możliwość oglądania pierwszej ligi. Mogę już zdradzić, że to będzie jeszcze trochę łatwiejsze w rundzie wiosennej, bo trwają prace z naszymi partnerami. Oczywiście my zdajemy sobie sprawę, że czasami te godziny pewnie są nie takie, jakbyśmy sobie do końca życzyli, ale też musimy sobie zdawać sprawę, że w polskich realiach jednak te pieniądze z tytułu praw telewizyjnych są dość istotnymi, bardzo istotnymi w naszych klubowych budżetach. Grzegorz Basiński, jak prezes ocenia czas spędzony w GKS-ie Tychy? Co się udało, a co nie? I czy motywacja i ambicja jest cały czas taka sama, jak wtedy, gdy przychodził pan do klubu? Oj, pewnie zawsze każdy powie, że inaczej jest, jak przychodzisz w nowe miejsce, inaczej jest po pół roku, po roku i tak dalej, i tak dalej. Na pewno takim trudnym momentem był czerwiec i przegrany baraż z Górnikiem Męczna i wtedy rzeczywiście był taki moment, kiedy na pewno wiele takich trudnych, ciężkich myśli przez głowę przeszło. Tak jak mówię, minęło już 2,5 roku mojej pracy w Tychach. Na pewno jakimś tam utrudnieniem jest to, że jestem tutaj bez rodziny, chociaż mówię, w Tychach czuję się bardzo dobrze i uważam, że jest tutaj naprawdę potencjał do tego, żeby ten klub dalej rozwijać, żeby dalej pracować nad rozwojem grup młodzieżowych. Mi się marzy, żeby w GKS-ie Tychy pojawiła się drużyna kobieca. I też w tym kierunku pewne działania są czynione, tym bardziej, że Tychy chcą być miastem gospodarzem Mistrzostw Europy Kobiet, więc myślę, że jeszcze fajniej by się to wkomponowywało w to, gdybyśmy tutaj mieli mocną drużynę kobiecą. Ja się cieszę, że przyszły rok ma być rokiem kolejnych inwestycji w infrastrukturę. Myślę o podgrzewanym boisku treningowym wraz z trybunkami, które ma powstać obok boiska ze sztuczną nawierzchnią. Cały czas pracujemy nad rozwojem grup młodzieżowych, nad tym, żeby móc też ściągać zawodników z dalszych części województwa, czy też z innych części Polski. Dlatego też mamy swój dom klubowy, gdzie ci zawodnicy mieszkają. Natomiast jakby rozmawiamy cały czas z miastem, żeby tutaj powstała w Tychach bursa, żeby można było rzeczywiście tych miejsc noclegowych dla zawodników z zewnątrz mieć więcej. Też po to, żeby być konkurencyjnym w stosunku do innych klubów, też z innych części Polski. My też staramy się ułatwiać zawodnikom z innych części województwa tutaj docieranie do nas na treningi, chociażby, nie wiem, z Dąbrowy Górniczej. Zawodnicy są codziennie wożeni busem do naszej szkoły, tutaj na treningi i tak dalej. Też chcemy, żeby te osoby w miarę bezpiecznie mogły dojeżdżać do nas, wracać. Bardzo fajnie układa się współpraca ze szkołą średnią. Tutaj dziękuję pani dyrektor Grażynie Jurek, bo naprawdę jest to dla nas duże ułatwienie, że mamy pod swoją klubową kuratelą klasy w liceum na ulicy Weichertów, bo to nam naprawdę ułatwia chociażby to, żeby tutaj nakłaniać zawodników do przychodzenia do nas, żeby oni mogli trenować też w godzinach przedpołudniowych. Od tego roku szkolnego zaczęliśmy zajęcia w dwóch szkołach podstawowych, takie zupełnie darmowe dla dzieci z klas 1-3. Być może też będziemy tę naszą ofertę edukacyjną w jakiś sposób rozszerzać, bo chcemy być klubem mieszkańców Tychów, chcemy być klubem, który jest otwarty na mieszkańców. Więc tutaj jest naprawdę sporo działań podejmowanych i myślę, że to też, że myśląc tutaj o przyszłości, o młodym pokoleniu, widzimy,
że nie chcemy traktować GKS-u Tychy tylko na zasadzie, że nie wiem, jest pierwszy zespół, uda się awansować albo się nie uda i tylko tym determinuje czy swoją przyszłość, czy przyszłość klubu, bo wydaje mi się, że jeżeli będziemy cały czas gdzieś tam zdrowe podstawy budować, to prędzej czy później też te sukcesy pierwszego zespołu, o których marzymy, też się pojawią. Pytanie o sekcję kobiecą miało być na koniec, ale skoro prezes ten temat wywołał, to jeszcze jedno pytanie od Emilii Zdunek. Dlaczego sekcja kobieca GKS-u Tychy będzie jedną z najlepiej zorganizowanych sekcji w Polsce? Pewnie Emilia powie, że dlatego, że ona będzie tutaj za tę sekcję odpowiadała. Pozdrawiam serdecznie reprezentantkę Polski, byłą zawodniczkę Sewilli. Natomiast cóż, jeżeli już będziemy chcieli się tutaj decydować na piłkę kobiecą, absolutnie, jeżeli tak będzie, to nie na zasadzie, żeby kanibalizować Polonię Tychy, bo chylę tutaj czoła przed ludźmi, którzy przy tym klubie pracują. Także rozmawiamy z Dawidem Kołodziejczykiem, który tam za Polonię odpowiada. Jeżeli będziemy chcieli tutaj tworzyć klub kobiecy czy sekcję kobiecą, to na pewno tak, żeby współpracować z Polonią, żeby to wszystko tak naprawdę służyło rozwojowi piłki kobiecej w Tychach, bez względu na to, czy szyl będzie taki czy inny. Ale myślę, że byłaby to fajna sprawa, tym bardziej, że w Tychach tak naprawdę tych drużyn kobiecych w sportach zespołowych za bardzo nie ma. Są hokeistki, tak, jeśli się nie mylę, więc no, myślę, że tutaj taka alternatywa w postaci kobiecej drużyny piłkarskiej mogłaby być też czymś bardzo, bardzo ciekawym, a widzimy, że ten rozwój piłki kobiecej też następuje, że jest duży nacisk i chęć ze strony UEFA i Polskiego Związku Piłki Nożnej, żeby to rozwijać, żeby te sekcje kobiece powstawały przy klubach, które mają silne sekcje męskie. Bo to też ułatwia gdzieś tam identyfikowanie się kibiców z takimi klubami, także myślę, że byłby to fajny kierunek, a oglądalność meczów kobiecej ekstraklasy też ta telewizyjna pokazuje, że no, jest to zainteresowanie też kobiecą piłką w naszym kraju. Przechodzimy do pytań od Kasjana Rudzińskiego i Roberta Zadrożnego. Czy zawodnicy, z którymi są prowadzone obecnie rozmowy, mają takie umiejętności, żeby z marszu grać wyjściowe 11, czy raczej będą to tylko uzupełnienia składu? Jeśli chodzi o to zimowe okienko transferowe, raczej chcemy postawić na dwóch, trzech zawodników, ale takich, którzy realnie wejdą do pierwszego składu i go wzmocnią. Oczywiście są też rozmowy z młodymi zawodnikami, których traktujemy jako inwestycje w przyszłość, inwestycje na przyszłość, natomiast no moim celem jest to, żeby się tutaj przyszło dwóch, trzech piłkarzy, którzy rzeczywiście realnie wejdą do podstawowego składu i go wzmocnią. Myślę, że trochę chcemy pójść wzorem chociażby poprzedniej zimy, kiedy sięgnęliśmy po dwóch zawodników, po Wiktora Żydka z Puszczy Niepołomice i Kamila Kargulewicza z Siarki Tarnobrzeg. W obu przypadkach były to transfery gotówkowe zawodników, którzy w swoich klubach byli wyróżniającymi się postaciami i myślę, że od początku, od pierwszego meczu wskoczyli do wyjściowego składu. Kamil Kargulewicz wtedy, pamiętam, w debiucie swoim w pierwszej lidze już strzelił gola na ŁKS-ie. No i życzyłbym sobie, żeby podobnie było i tym razem. A czy są prowadzone rozmowy w sprawie przedłużeń kontraktów zawodników, którym kontrakty się kończą za pół roku, bo jest to spora grupa? I dodatkowe pytanie, czy kontrakt z Łukaszem Grzeszczykiem zostanie przedłużony? Toczą się takie rozmowy. Dla mnie takim tematem numer jeden była kwestia Nemanji Nedicza i cieszę się, że z Nemą udało się podpisać nowy kontrakt bez żadnych klauzul odstępnego. Oczywiście, no, ci zawodnicy, którzy spełniają nasze oczekiwania w większym stopniu, pewnie są pierwsi na tej liście do rozmów o przedłużeniu kontraktów. Co do Łukasza Grzeszczyka, ogromny szacunek za to, ile lat jest już w GKS-ie Tychy. Na dziś jest najlepszym strzelcem drużyny. 4 gole w lidze, 1 gol w Pucharze Polski. Jeżeli Łukasz będzie dalej wiodącą postacią drużyny, jeżeli będzie dobrze grał, to myślę, że on się w Tychach dobrze czuje, także wszystko w jego nogach, tak? Dzisiaj tak naprawdę zdajemy sobie sprawę, że ta runda wiosenna zdefiniuje przyszłość wielu nas tutaj w klubie i
i wszyscy walczymy o to, żeby nam tutaj wszystkim było lepiej. W pierwszej części mówiliśmy o liście transferowej i tutaj są pytania właśnie z tym związane. Czy są już jakieś kluby zainteresowane graczami wystawionymi na sprzedaż? I czy ci zawodnicy, którzy zostali wystawieni na listę transferową, w celu transferu definitywnego odejdą za jakąś sumę czy bez odstępnego? No, każdy przypadek jest indywidualny. Mogę powiedzieć, że tak, jest już pewne zainteresowanie niektórymi zawodnikami. Natomiast mówię, wszystko zależy też od tego, jaki to jest zawodnik, w jakim jest wieku, jaki ma kontrakt. Bo przypomnijmy, że na przykład zawodnik młody, nawet jeżeli jego kontrakt się kończy, no to nie jest tak, że taki zawodnik odchodzi za darmo, bo należy się za niego wówczas ekwiwalent za wyszkolenie, często wcale nie mały. Także to też wpływa na to, że nawet jeżeli zawodnik ma pół roku kontraktu, to nie jest tak, że za pół roku on zupełnie za zero sobie tutaj odejdzie. No mówię, wszystko też zależy od tego, w jakim stopniu, jak wysoki jest kontrakt danego zawodnika i tak dalej, i tak dalej. Także jest to sprawa indywidualna. Natomiast tak, są już pewne pytania, są też pytania o niektórych zawodników, których akurat nie ma na tej liście, a gdzieś tam niektóre kluby by ich widziały u siebie. W piątek pojawił się wywiad z trenerem Derbinem i tutaj jest pytanie w nawiązaniu do tej rozmowy, jakie jest narodowości, na jakiej pozycji będzie grał obcokrajowiec, o którym wspominał trener Derbin. Pomidor. To przechodzimy w takim razie do pytań od Rafała Mazurczyka i Pawła Wiśniewskiego. Dlaczego pozwolono na odejście Łukasza Monety? Czy mamy zamiar sprowadzić jakiegoś bramkostrzelnego napastnika, który zapewni nam kilkanaście bramek w sezonie? I tutaj Paweł dopytuje, czy tak naprawdę nasz klub nie jest w stanie sprowadzić napastnika z prawdziwego zdarzenia? Ostatni prawdziwy snajper, który gra w naszych barwach, to Jakub Świerczok. Jeżeli chodzi o Łukasza Monetę, to jest tak, pewnie jakby nasi drodzy kibice, którzy zadają pytania, siedli i te pytania nagle tutaj mieli wypisać na tablicy, to by się okazało, że część pytań jedne wykluczają drugie, tak? Bo z jednej strony słyszeliśmy, że mamy ogromną rywalizację na pozycji jednego skrzydłowego, z drugiej zastanawiamy się, dlaczego pozwolono odejść Łukaszowi Monecie. Okej, Łukasz dzisiaj jest na pewno jednym z liderów Stomilu Olsztyn. Strzelił 5 bramek, jedną tutaj przeciwko nam. Oczywiście chwała mu za to, że tak dobrze się prezentuje. Może mniej cieszę się z tego, że akurat strzelił gola przeciwko nam. Natomiast no, pamiętajmy, że gra w innym zespole i inna jest też jego pozycja. Żaden z zawodników, który odszedł od nas latem, nie odszedł do zespołu, który byłby dzisiaj wyżej od nas w tabeli. To weźmy sobie to pod uwagę. Łukasz w całym swoim poprzednim sezonie, jeśli się nie mylę, strzelił jednego gola. A przez cały pobyt dwuletni w Tychach nie strzelił tylu bramek, ile w tej rundzie. Więc no mówię, to też wszystko zależy od tego, jaką pozycję ma w danym zespole. Trafił do drużyny jednej z najsłabszych w lidze, broniących się przed spadkiem, gdzie wiele od niego zależy i wziął to gdzieś tam na siebie. No, pamiętajmy, że w poprzednim sezonie rywalizował na lewej stronie z Bartkiem Bielem, który strzelił 7 bramek, tak? Więc to mówię, to trzeba gdzieś tam wziąć pod uwagę. Chociaż szanuję bardzo, bardzo Łukasza, był to jeden chyba z dwóch pierwszych zawodników, których tutaj, z którymi podpisałem kontrakt kiedy przyszedłem do GKS-u Tychy. Nigdy nie mów nigdy, może jeszcze kiedyś nasze drogi się zejdą. Co do kwestii napastnika, chcielibyśmy pozyskać zawodnika na tę pozycję. Trwają rozmowy na ten temat. Natomiast jest to kwestia też wszystko tego, jakim systemem będziemy grać, czy na jednego, czy na dwóch napastników. Myślę, że to też nie jest przypadek, że ci napastnicy w Tychach od dawna nie tych bramek nie mogą strzelić kilkanaście w sezonie. Rzeczywiście od czasów chyba Kuby Świerczoka takiego wyniku nie było. Natomiast no to też jest w jakiś sposób może spowodowane stylem grania, bo rzeczywiście ci nasi napastnicy zbyt wielu okazji nie dostają. Też no, widzimy taką sytuację, że nie wiem, Mateusz Piątkowski strzelił sporo bramek teraz dla Górnika Polkowice, dla dużo słabszej drużyny niż GKS Tychy, a tutaj tych bramek tylu nie strzelał. Może to też jest z jakąś presją spoczywającą na tych napastnikach związane. Natomiast
Ja nie uważam, żeby to był główny problem nasz w tym sezonie, dlatego że my nie mieliśmy takiego snajpera, który strzeliłby kilkanaście bramek w poprzednim sezonie, a mimo to my mieliśmy praktycznie podobną liczbę bramek zdobytych jak Radomiak, który wygrał ligę, tak? U nas się po prostu ten ciężar zdobywania bramek rozkładał na większą grupę zawodników. I znowu powiem, odwołując się do liczb, to nie gole napastników są problemem, że ta runda była dla nas gorsza niż poprzednia. Bo my w całym poprzednim sezonie wszyscy nasi napastnicy strzelili 9 goli. Na to się złożyło 7 goli Szymona Lewickiego i 2 bramki Damiana Nowaka. W tym sezonie po 20 kolejkach tych goli napastników w lidze jest 6. Bo mówię tutaj o 3 golach Tomka Malca, o 2 Gracjana Jarocha i 1 Damiana Nowaka. Dodatkowo 2 w Pucharze Polski. Więc my tutaj tak naprawdę proporcjonalnie to nawet więcej tych bramek napastnicy zdobywają niż w poprzednim sezonie. Problemem dla nas, że tych bramek mamy mniej, jest to, że mniej przede wszystkim skrzydłowi dokładają. Tak? I tutaj bym szukał jakiegoś problemu. Ja wiem, że ja osobiście nie zgadzam się na przykład z oceną Tomasza Malca, też zawodnika, który tutaj przychodził z kilkunastoma bramkami strzelonymi w poprzednim sezonie na Słowacji. Natomiast no tutaj też rola, jaką spełnia i często ta praca, którą wykonuje na boisku, jest bardzo duża, może nie do końca zauważalna, która też na pewno sporo sił go kosztuje, bo bramki, które strzelił, akurat były bardzo ważnymi bramkami. Bo bramka na 2-1 w Sosnowcu, bramka na 1-0 z Chrobrym Głogów, bramka kontaktowa z GKS-em Katowice, ale przecież do tego były chociażby asysty i to takie właśnie w stylu wysokiego napastnika, czy to do Gracjana Jarocha na Puszczy Niepołomice, czy do Damiana Nowaka na koronie Kielce. I tak naprawdę jakbyśmy popatrzyli przez pryzmat Tomka Malca, to można mieć do niego żal o niestrzelonego karnego z Resowią i on nie wykorzystał dobrą sytuację ze Stomilem, ale tak więcej sytuacji jakoś za bardzo, żeby sobie przypomnieć, żeby miał wykreowane, a nie strzelił, to tak nie było. Także mówię, na to, żeby ci napastnicy więcej bramek strzelali, to musi pracować swoim sposobem grania cała drużyna. Ale tak, rzeczywiście myślimy cały czas o tym, żeby pozycję napastnika wzmocnić. Ostatnie pytanie od Mirosława Wypióra. Dlaczego nie można wprowadzić wynagrodzenia w formie systemu motywacyjnego w zależności od punktów zdobytych i zrealizowanych celów? Dlaczego nie można? Można oczywiście wszystko, tylko pytanie, kto się zgodzi, bo funkcjonujemy w jakimś, nazwijmy to, w piłkarskim ekosystemie i to jest tak jak, nie wiem, z wprowadzeniem salary cap. Też takie pomysły wchodzą w grę, tylko że no, to ma sens, jeżeli wszyscy się rzeczywiście do tego zgodzą. Tak? Dzisiaj funkcjonujemy w takiej rzeczywistości, że na poziomie trzeciej ligi piłkarskiej są kluby płacące zawodnikom po kilkanaście tysięcy złotych. I my musimy mieć świadomość tego, że liczba zawodników jest ograniczona, że konkurujemy też z innymi klubami i chcąc, żeby ci zawodnicy u nas grali, no, my musimy też być konkurencyjni w stosunku do naszych ligowych rywali. Oczywiście, że byłby to układ idealny, gdyby płacić tylko za sukcesy i pewnie każdy z nas by prezesów się dwiema rękami pod czymś takim podpisał, ale w świecie idealnym, a świat piłkarski niestety idealny nie jest. Prezesie, dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi. Myślę, że tutaj wiele kwestii wyjaśniliśmy. Państwu oczywiście dziękujemy za wszystkie nadesłane pytania. No i na koniec, czego prezes chciałby życzyć kibicom GKS-u Tychy? Ja na początek dziękuję za te wszystkie pytania, bo z jednej strony część z nich na pewno nie była łatwa. Z drugiej strony to, że te pytania napływają, to dla mnie znak, że to, co robimy, ma sens i że ludzie tutaj w Tychach się tym interesują i że rzeczywiście ten klub leży im na sercu, że za nami 50 lat GKS-u Tychy, a przed nami, mam nadzieję, jeszcze kilka kolejnych 50-tek. Natomiast czego ja bym sobie życzył? Przede wszystkim w tym naprawdę niełatwym roku i w tej rzeczywistości, która nas otacza, która na pewno nie jest łatwa, żeby
przez ten czas świąteczno-noworoczny móc trochę zwolnić, trochę odpocząć, nacieszyć się rodziną, zwrócić uwagę na te rzeczy, które gdzieś tam czasami w pośpiechu nam umykają. No i żebyśmy nabrali takiej szybko tęsknoty i głodu za piłką, tak żebyśmy rzeczywiście tutaj przed bardzo ciekawą wiosną, bo uważam, że patrząc na tabelę, wiosna w pierwszej lidze zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie, żebyśmy tutaj w jak największej liczbie mogli się pojawiać na stadionie i oglądać zwycięskie mecze w dobrym stylu, bramkostrzelnych napastników, debiuty kolejnych wychowanków i tak dalej, i tak dalej. Także tego sobie i Państwu życzę, także wesołych świąt i wszystkiego najlepszego w 2022 roku i dziękuję za emocje, których doświadczyliśmy w 2021. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy. Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy.